Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, mówiąc o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie, warto wspomnieć o tych, którzy stoją w pierwszej linii walki z tąże przemocą, o pracownikach pomocy społecznej, tych, których jest wciąż za mało, są przeciążeni, pracują często w stresie pod groźbą agresji, mają zbyt dużą liczbę rodzin pod opieką. Od lutego także na nich spoczęły było wiele obowiązków w zakresie pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy, którzy cały czas muszą się dostosowywać do nowych dodatków socjalnych przyznawanych przez rząd, a jednocześnie którzy zarabiają 3000 zł na rękę, czasami nawet mniej. Oczywiście, że polityka kadrowa i kwestia wynagrodzeń pracowników socjalnych leży po stronie samorządu, ale gdy mówimy o nowych rozwiązaniach, potrzebnych i dobrych rozwiązaniach zwalczania przemocy w rodzinie, warto też zapytać o pomyśle, o dodatkowe środki dla samorządu na to, aby pracownicy pomocy społecznej byli należycie wynagradzani i była ich należyta liczba. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani...